dungeon, gdzie jest lawa, ogień, piekło i dużo czerwonych kolorów, czyli Neltarus. Na tarczu przed pierwszym bossem uważajcie na frontale Vulcanic Guard. Długo się kastuje, ale boli jak skurwesyn. Blazing Slash dużo bije w tanka, Brutal Strike bije i podrzuca, Or Elementale po prostu biją tanka, ale mogą się przemienić w Mordę Elementala przez kasta pod nazwą Molten Core od moba, który ma pojebaną nazwę, którego można zinterpretować. Jak się pojawia Molten Elementale, to nakładają potężną dotkę na całe party. Mobek z tą pojebaną nazwą, oprócz przemieniania elementali, kastuje jeszcze Magma Conflagration, którego nie da się zinterpretować, ale można przerwać kasta przez CC-ka. Kolasz i Plunderer kastuje Explosive Concussion, który bije. Przechodząc do pierwszego bossa, to jest to mamut. Musicie jak najszybciej zabić tego bossa, bo za każdym razem jak bije 100% energii, to respi dodatkową maskę jak w hentajcach, która wzmacnia inne skille. Magma Lob respi świderki na podłodze i powstają plamy lawy. Jak będziecie trzymać mamuta w tej plamie, to będzie bił o 50% więcej, więc tank powinien dobrze pozycjonować bossa, żeby w tym nie stał. Lava Spray targetuje losową osobę z party i wypuszcza frontala, followując was, więc nie poruszacie się z tym w kierunku innych osób. Boss od czasu do czasu jeszcze szarżuje na drugi koniec pokoju, uderzając o ścianę, wypuszczając falę lawy za każdą maskę, jaką ma na sobie. Czyli jeżeli ma 3 maski, no to polecą 3 fale. Magma Eruption to dotka na 5 sekund, ale i czas trwania jest wydłużony o 5 sekund za każdą maskę. Na troszu przed drugim bossem ptaki biją z Ember Reach, Kalashi Hunterzy kastują na losowy target Bolt Ambush, który nakłada Bleeda. Binding Spear to świderek na podłodze, którego trzeba unikać. Kalashi Trainee kastuje frontala Magma Fist, którego trzeba zdodżować. A kiedy się odpala z Fired Up, to otrzymują buffa zwiększając ich haste o 50%, którego można zdispelować. Kalashi Bone Tenders rzucają was jakimiś kośćmi. Overseer Lahariak skastuje Burning Roar, to odrzuca wszystkich w obrębie 13 yardów i bije. Mobek ten bije jeszcze tanka z Imbued Magma, który zadaje w cholerę obrażeń i nakłada dotkę, którą można zdispelować. Jest jeszcze Eruptive Crash, który jest także kastowany na tanka i wypuszcza na ziemię czerwone świderki, których trzeba unikać. Na drugim bossie główną mechaniką jest Grounding Spear. Boss targetuje 3 losowe osoby z waszego party i dostaniecie łańcuchy, które będą was slowować i bić. Tank będzie musiał wykajtować bossa przez te 3 łańcuchy, żeby się przewrócił i rozwalił ten swój głupi ryj. Stunując go na 12 sekund i zwiększając jego damage taken o 50% na czas trwania stuna. Ale to dopiero wtedy, kiedy boss zacznie klepać tanka z umiejętności Fury Focus, który jest fixatem i targetuje tylko tanka. Za każdy przerywany łańcuch cały party otrzyma krótką dotkę, która się stakuje, więc lepiej nie podkładać pod jego nogi wszystkich łańcuchów naraz. Stakująca się dotka może naprawdę zaboleć. Jak zobaczycie, że boss kastuje Magma Wave, to nie stłucie mu na froncie, bo wyrzuci falę lawy. Unikajcie. Dragon Strike nakłada Bleeda na losowy target, więc healer powinien mieć to na uwadze. Po drugim bossie będzie standardowo trash. Kalashi Lava Bear kastuje Throw Lawy, który respi czerwone świderki na podłodze, zostawiając plamy lawy po sobie. Jak go ruszycie, to będzie strał lawą i zostawiał po sobie plamy. Interruptujcie Mouth of Combustion kasowanego przez Kalashi Iron Torch, ponieważ nakłada potężną dotkę na losowy target, a następnie eksploduje, jeżeli jej nie zdispelujecie. Mobek ten kastuje także frontala Scorching Breath. Kalashi Bone Splitter napierdala z szarży Pierce Marrow oraz nakłada mocarnego Bleeda ze skilla Dragobone Axe. Jak zobaczycie, że macie wokół siebie kółko ze skilla Scorching Fusillade, to nie stójcie za blisko siebie oraz unikajcie czerwonych świderków z Conflagrant Battery. Ale tego moba zazwyczaj się skipuje, przechodząc bokiem. Kasterzy, jak zobaczą, że Blacksmith kastuje Forge Stompa, to przestańcie kastować, bo inaczej wasz kastowany skill zostanie zinterruptowany. Tankowie dostają od Blacksmitha mocnego hita oraz dotkę z Reverberating Slam. Jest jeszcze jeden mob, który ma na sobie aurę i co 2 sekundy zadaje damage samemu party, więc healer musi być gotowy, żeby trochę poleczyć. Trzeci boss to Kowal z Metina, także dobrze wiecie, co z nim zrobić. Ujebcie go na dziurę. Tankowie otrzymują obrażenia z Hitting Swings, odrzucając was, a następnie boss do was skacze. Jak zostaniecie stargetowani ze skilla Blazing Aegis, to odsuńcie się od reszty, ponieważ od waszej postaci wylecą świderki, które pójdą w 4 różne strony w kształcie litery X. W pewnym momencie boss wkurwiony doskoczy do swojego kowadła i zacznie napierdalać młotkiem jak głupi, bijąc spore obrażenia za każdym razem, jak uderzy o kowadło. Healerzy w trakcie tej fazy bicia młotkiem o kowadło będą musieli trochę poleczyć. Przy skastowaniu Force Storma wypuszczana jest salwa czerwonych świderków na podłogę, których trzeba uniknąć. W trakcie całej walki musicie rzecz jasna unikać świderków na podłodze. Po pokonaniu kowala z Metina będziecie mogli podnieść tarczę, ale musicie mieć co najmniej 25 punktów w profesji Blacksmithing. Jak ją podniesiecie, to będziecie mogli użyć tej tarczy i zrobić to samo, co boss robił wam po skastowaniu skilla Blazing Aegis. Na traszu przed ostatnim bossem to w sumie możecie spotkać to samo, co było w trakcie całego Dunga. Ale oprócz tego dojdą jeszcze 2 moby. Phoenix, których bije tank ze Scalding Chomp, oraz kiedy kastuje Candescent Tempest, to zadaje wszystkie obrażenia i odpycha was od niego. Kalashi Lava Mancers będą spamować Lava Boltem w tanka, jeżeli nie będziecie tego interruptować. Nakładają jeszcze na siebie Shielda Molten Barrier, który uniemożliwia wam interruptowanie incastów. W trakcie tej tarczy będą channelować Molten Army, respiąc ady, które będą bić waszego tanka. Wniosek, szybko zbijacie Shielda i interruptujecie Molten Army. Ostatni boss mógł się wydawać ciężki na samym początku sezonu, ponieważ widziałem na wielu forach, że dużo ludzi nie ogarniało, co robić w fazie starczą, no i nie dawali tam rady, bo w trakcie tej fazy boss dużo bije. Generalnie jak
jak boss kastuje na siebie magma shield, to na podłodze pojawią się kubki złota, w których będzie jakiś item. Item pomoże wam zbić tego shielda o wiele, wiele szybciej. Ponieważ im dłużej będziecie bić bossa z tym shieldem, tym mocniej będzie on bił. W momencie, kiedy zbijecie shielda, to eksploduje, zadając wszystkim obrażenia oraz boss będzie otrzymywał o 100% większy damage przez krótki okres czasu. Burning Ember to świderek na podłodze, którego trzeba uniknąć, zostawiając plamy po sobie oraz respi Ada, który będzie gonił losową osobę z party, zostawiając po sobie ślady lawy. Ada tego można stunować, więc nie trzeba go zabijać, ponieważ kiedy skończy się fixate, to najzwyczajniej w świecie zniknie. The Dragon's Kiln to frontal kastowany na losowego gracza. Healerzy muszą zwracać uwagę na dotkę Molten Gold, która bije i jest nakładana na losowego gracza. Dungeon z początku wydało się być dość trudny, jak ogrywałem go na PTR-ze, ale teraz według mnie jest całkiem spoko. Bossy jedynie co to mocno biją, ale nie są one jakoś skomplikowanie trudne. Generalnie to zapomniałem powiedzieć jeszcze o jednym, że jak będziecie chodzić po takich kratkach jak tutaj, to będą was piekły nogi i będziecie otrzymywać obrażenie, bo piecze. Ocenka 6 na 10. Strasznie pojebane nazwy są na tym dungu. Jak się podobało, to zostaw suba, łapę do góry albo w dół, w zależności od tego jak się podobało, no i zapraszam was na swoje social media z opisu. Trzymajcie się, hej!